Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać klucz skrzydeł z drugiego sezonu serialu Lotynki, który możecie oglądać na Netflixie. Bardzo Was przepraszam za to, że tak długo musieliście czekać na ten klucz. Powiem Wam szczerze, że ja go zaczęłam w zeszłym roku w listopadzie, tylko że w pewnym momencie trochę go porzuciłam i zaczęłam tworzyć inne figurki. Dopiero niedawno ja do tego klucza ponownie wróciłam i go dokończyłam. Także on sobie trochę przeleżał, zanim do niego wróciłam. Jeszcze raz Was za to przepraszam. Mam nadzieję, że uda mi się szybciej zmontować kolejne klucze, które są już w trakcie produkcji, że tak się wyrażę. Kolejny klucz, który możecie być pewni, że trafi na mój kanał, choć jeszcze nie wiem kiedy, to klucz domu, który pokazałam Wam niedawno na moim TikToku. Klucz zaczęłam od wykonania ząbka klucza. Cały klucz wykonałam z masy Fimosoft. Wykonanie tego klucza zajęło mi prawie 9 godzin, więc montażu miałam sporo, dlatego też nie wyrobiłam się na zeszły tydzień. Jeszcze nie patrzyłam, ile mam do zmontowania klucza domu, ale podejrzewam, że może być to podobna liczba. Mam nadzieję jednak, że będzie mi się go montować szybciej i że nie będę miała żadnych opóźnień. Wracając do tego, co się dzieje na ekranie, to ząbek klucza już wykonałam i zabrałam się za przygotowanie masy pod skrzydła. W tym celu używam wykrawaczki ze sklepiku Drawas. Ona bardzo przyspieszyła i ułatwiła mi proces przygotowania masy pod skrzydła. Jeśli chodzi jeszcze o wykonanie tego klucza, to niezwykle istotne jest to, żeby te paski nie były ani za cienkie, ani za grube. Zaczynam od tych mniejszych skrzydeł i tak samo postępuję jeszcze z kolejnymi kawałkami. Na razie skrzydła odstawiam i zabieram się za kółko. Ja te wszystkie elementy tworzę na szkle, dzięki temu nie muszę ich podważać przed upieczeniem. Gdy kółko jest gotowe, idę wszystkie elementy piec. Po ich upieczeniu krawędzie ząbka klucza wyrównuję pilniczkiem. Wyrównuję także mniejsze skrzydła, także używając pilniczka do paznokci. A następnie skrzydła przycinam. Biorę kawałek wcześniej przygotowanej masy, odrywam jeden paseczek i go poprawiam. Najpierw używam wykrawaczki, a potem nożyka. Biorę kolejny, tym razem dłuższy kawałek i jego także poprawiam. I tak samo robię z kolejnymi kawałkami. Z tych paseczków powstaną skrzydła. Żeby mi było łatwiej, to kształt skrzydeł sobie odrysowałam i teraz daję pod szkło. I jak widzicie, już mniejsze kawałki zaczęłam wcześniej robić, tylko niestety jak lama nie włączyłam sobie kamery. Także teraz widzicie, jak je robię. Niestety w trakcie ich tworzenia bardzo często zasłaniałam wszystko włosami i niestety nie byłam tego świadoma. Na szczęście nie cały czas zasłaniałam i coś tam Wam pokażę. Jak sami widzicie, tworzenie tych mniejszych skrzydeł jest naprawdę bardzo łatwe. Wystarczy tylko przyklejać blisko siebie kolejne kawałki masy. Choć może się wydawać, że to jest jeden długi kształt, to nie. To są dwa oddzielne kształty, które ja ze sobą nie łączę. Między nimi jest minimalna przerwa i to jest bardzo ważne, żeby ich nie połączyć ze sobą, bo inaczej będzie Wam potem bardzo ciężko spasować ten klucz z trzonkiem klucza. I jak widzicie, przyklejam kolejne kawałki masy. Powiem Wam, że szło to bardzo szybko i w trakcie tworzenia tego klucza nie miałam wrażenia, że jest to bardzo mozolne, że idzie to bardzo trudno, ciężko i że to trwa wieki. Wręcz przeciwnie, miałam wrażenie, że ten tutorial będzie bardzo szybki i krótki. Nie sądziłam, że będę miała tyle materiału, bo wydawało mi się, że zrobiłam go jakieś 5 godzin, może nawet 4 godziny, a jak zobaczyłam, ile mam faktycznie materiału do zmontowania, to byłam w szoku, że zajęło to prawie 9 godzin. Samo zrobienie tych skrzydeł nie jest trudne, wierzcie mi. Natomiast to, co jest naprawdę trudne, to spasowanie ich z trzonkiem klucza. To, co jest tutaj bardzo istotne, w zasadzie najistotniejsze, jeśli chodzi o tworzenie tego klucza, to to, żeby te skrzydła nie były za grube. Bo jeśli będą, to niestety będzie problem z ich spasowaniem. Także pamiętajcie o tym, żeby nie robić ich za grubych. W trakcie tworzenia tego klucza bardzo często korzystałam z różnych wykrawaczek ze sklepiku Drawas. Jeśli ich jeszcze nie znacie, to naprawdę Wam je gorąco polecam, bo bardzo ułatwiają pracę. Oczywiście linki do nich zostawię Wam w prawym górnym rogu i na dole w opisie. Ja mam o nich także oddzielny film, na który także Was zapraszam. Te kawałki masy będą się łączyć z wcześniej wykonanymi skrzydłami, które swoją drogą jeszcze nie piekłam.
Jak widzicie, troszkę za krótkie zrobiłam te dłuższe skrzydła, więc je lekko wydłużam. I scalam oczywiście jedne skrzydła z drugimi. Tak samo robię z tym drugim skrzydłem, tylko go obracam na drugą stronę. Bardzo się starałam, żeby te skrzydła były płaskie. Cały czas wzoruję się na zdjęciu z serialu. Sprawdzam sobie jeszcze, czy mają one tą samą długość. Żeby mi było łatwiej, to stwierdziłam, że narysuję sobie jeszcze kolejne linie na moim szablonie, żeby wiedzieć, na jakiej wysokości mają te skrzydła być. Żeby te skrzydła były jak najbardziej płaskie, to pomagałam sobie wazeliną i pędzelkiem. Ja tego, przyznaję, nie pokazałam na filmie, także musicie mi uwierzyć na słowo, że jak je zrobiłam, to wyrównywałam je pędzelkiem. Niektóre skrzydła zrobiłam trochę za krótkie i musiałam je później wydłużać. Tak samo będę robiła po drugiej stronie, ale to za chwilę sami zobaczycie. To, co jeszcze bardzo opóźniło pracę i sprawiło, że dopiero teraz widzicie ten klucz, to fakt, że ja bardzo chciałam wykonać ten karmnik dla ptaków, ten cały domek, którym to został znaleziony ten klucz. I powiem wam, że zaczęłam nawet go wykonywać, natomiast do tej pory jeszcze go nie skończyłam, dlatego że pracuję nad pewną figurką i nad kolejnymi kluczami i ten domek trochę poszedł na boczny tor, chociaż tak jak mówię, ja już zaczęłam go tworzyć. Być może jeszcze on się pojawi na kanale, być może go zrobię. I to też sprawiło, że dopiero teraz widzicie ten klucz. Bardzo też istotne jest to, żeby nie było widać tego, że masa jest doklejona, dlatego że później jakbym ją pomalowała, to niestety to by nie wyglądało najlepiej. Zwłaszcza, że ten klucz będzie później pomalowany na srebrno. A srebrna farba nie wybacza błędów, więc muszę bardzo dokładnie wszystko ze sobą scalić. Tak na razie wyglądają skrzydła, zanim je upiekę, to jeszcze pierwsze skrzydło pogrubiam. Po upieczeniu skrzydeł kontynuuję ich tworzenie. Wokół skrzydeł nakleiłam kawałki szkła i jak widzicie, po prawej stronie mam już kolejne skrzydła gotowe. Te kawałki szkła, chociaż wydają się ostre, to uwierzcie mi, że ostre nie są. Wręcz przeciwnie, są bardzo tępe i na pewno nie zraniłyby mojej skóry. A bardzo mi się one przydały, dzięki nim bardzo łatwo tworzyło mi się kolejne skrzydła. Kolejne skrzydła także robię z cieniutkich kluseczek, które wcześniej sobie przygotowałam. Tak samo jak poprzednim razem. Jak widzicie, ich przyklejanie idzie bardzo szybko. Ja te elementy ponownie przygotowałam sobie podwójnie. I dzięki temu praca szła bardzo szybko. Wiem, że nie wszyscy oglądają każdy mój film, więc powiem to także w tym filmie. Oczywiście, jeśli chcecie, wcale nie musicie tyle razy piec, tak jak ja piekę. Ja ten klucz, jak widzieliście, piekę wielokrotnie, dlatego że tak mi jest po prostu wygodniej. Natomiast równie dobrze można od razu te skrzydła wykonać w całości i dopiero potem je upiec. Powierzchnię skrzydeł ponownie wyrównałam przed ich upieczeniem, a potem skrzydła poszłam piec. Po ich upieczeniu pilniczkiem je jeszcze wyrównuję, żeby były bardzo gładkie. Po wypiłowaniu gdzieniegdzie robię zagłębienia nożykiem, które niestety zatarłam. Tak to na razie wygląda, a następnie ściągam je ze szkła. Jak widzicie, druga strona skrzydeł nie prezentuje się w tym momencie najlepiej, dlatego teraz będę przyklejać kolejne kawałki na tej stronie. Na drugim skrzydle mam już te kawałki naklejone. Tym razem przyklejanie zaczęłam od tych najdłuższych kawałków. Bardzo dokładnie zacieram granice, dlatego że ten klucz będzie srebrny, a srebrne elementy
Nie wybaczają błędów i natychmiast byłoby widoczne, że masa została później naklejona. Następnie przyklejam kolejny kawałek. Przyklejanie tych kawałków na drugą stronę było szybsze, dlatego że wiedziałam już na jaką szerokość muszą być naklejone. Po ich naklejeniu skrzydła idę piec. Po ich upieczeniu kontynuuję doklejanie kolejnych elementów. Tym razem przyklejam najmniejsze elementy. Ponownie nie jest to problematyczne, muszę jedynie patrzeć, czy po drugiej stronie te kawałki nie wychodzą. Jeśli wychodzą, to je przycinam i przyklejam kolejne kawałki. Ważne też jest to, że one muszą być w miarę cienkie te kawałki, bo jeszcze na nich będę naklejać kolejne elementy. Po przyklejeniu dolnych piórek naklejam górne, a następnie całe pióra idę piec. Po upieczeniu skrzydeł kontynuuję przyklejanie kolejnych kawałków masy. Także nie będę Wam tego procesu w całości pokazywać, a jedynie pokażę pierwsze doklejone kawałki. Tak na razie wyglądają skrzydła, które następnie idę piec. Po upieczeniu biorę wycięty prostokąt, dzielę go na mniejszy prostokąt i przykładam do jednego skrzydła. A następnie rysuję kolejny kształt skrzydeł. Rysuję go narzędziem kulkowym, a potem wycinam nożykiem. Następnie ten kształt jeszcze poprawiam, a następnie przykładam do skrzydła, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze go wykonałam. Musi on bowiem zakryć poprzednio naklejone skrzydła. Ten element okazało się, że jest za wąski, więc teraz go lekko poszerzam. A następnie bardzo delikatnie go ściągam, tak żeby go nie uszkodzić. Przycinam go, ponieważ jest on za długi i ponownie przykładam. Ponownie przykładam go do skrzydła, sprawdzam, czy tym razem wszystko pasuje. Cały czas jeszcze go poprawiam, coś mi w nim nie pasuje, zarówno wykrawaczką, jak i nożykiem. I delikatnie go ściągam. Następnie ten element odrysowuję w trzech kopiach, dlatego że on będzie się znajdował na każdej ze stron tych skrzydeł. Tego odrysowywania nie będę Wam pokazywać, jest to banalnie proste, po prostu przykładam masę i odrysowuję kształt. Po czym go wycinam, następnie nałożyłam klej na skrzydło i przyklejam przed chwilą wykonany element, zarówno na jednym jak i na drugim skrzydle. Po drugiej stronie także ten element od razu przyklejam. Skrzydła teraz będę piekła nie na płasko, tylko położę je pionowo, żeby elementy, które teraz przykleiłam, nie zdeformowały się. W międzyczasie zabieram się w końcu za trzonek klucza, który robię na drucie. Nakładam ponownie czarną masę od Fimo i roluję ją na drucie. Dzięki temu zmniejszam jej objętość, następnie końcówkę spłaszczam i wyrównuję nożykiem. Przykładam skrzydło, żeby sprawdzić na jakiej wysokości muszę zrobić wgłębienie i zaczynam je robić. Używam do tego narzędzia igłowego, a następnie zmieniam na narzędzie kulkowe, by po czasie ponownie wrócić do narzędzia igłowego. Ponownie przykładam skrzydło, żeby sprawdzić, czy szerokość jest odpowiednia. Na szczęście tak, więc kontynuuję tworzenie trzonka. W tym celu robię kluseczkę, którą następnie naklejam na trzonek, następnie jej granice zacieram i ponownie wszystko wygładzam. W tym momencie staram się uzyskać idealnie płaską powierzchnię na każdej ze stron. Obracam więc w tym celu klucz i robię tak do momentu, aż powierzchnia będzie płaska.
Ponownie przykładam skrzydła, jednak tym razem po to, żeby zrobić wgłębienie na trzonku. Zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej. Ściągam skrzydła i przyklejam te mniejsze skrzydła, które tym razem już nie ściągam. Po doklejeniu tych mniejszych skrzydeł okazało się, że klucz zrobiłam troszkę za krótki, więc przyklejam kolejny kawałek, następnie przyklejam kółko. Następnie robię wgłębienie, tym razem ząbkiem klucza. Ściągam ten ząbek i trzonek idę piec. Po upieczeniu trzonka przyklejam kolejne kawałki masy do niego. Tym razem po to, żeby lepiej zamaskować łączenie między mniejszymi skrzydłami a trzonkiem. Doklejam kolejny kawałek, ponieważ w tym miejscu miałam przerwę. I tak samo robię po drugiej stronie. Następnie przyklejam także masę na skrzydła. Tym razem od wewnątrz. I tak samo robię z drugim skrzydłem. A następnie nakładam klej szybko schnący na trzonek. I przyklejam pierwsze skrzydło. Zabezpieczam je taśmą, żeby ono mi się nie przesunęło w trakcie wypiekania. Następnie skrzydło idę piec. Po upieczeniu ściągam taśmę i przyklejam kolejny kawałek masy, dlatego że akurat ten element musi być trochę wyżej od skrzydeł, a że teraz nie jest, to muszę go podwyższyć, przyklejając kolejny kawałek masy. Po przyklejeniu drugiego skrzydła po raz ostatni idę cały klucz piec. Po upieczeniu pierwsze co robię, to przyklejam ząbek klucza w miejscu, które wcześniej sobie przygotowałam. Ponownie używam kleju szybko schnącego. Do malowania używam czarnej farby od Art Creation połączonej ze srebrnym pudrem metalicznym od Stemperi. Oba produkty połączyłam i maluję tak uzyskanym kolorem cały klucz. Bardzo dokładnie staram się pokryć wszelkie szczeliny. Następnie klucz pryskam werniksem, a następnie drut obcięłam. Ostatnie co robię, to biorę małą kuleczkę od Fimo i przyklejam na końcówkę klucza. Formuję ją, nadając jej odpowiedni kształt. I delikatnie ją ściągam. Poprawiam ją w parcach i idę piec. Po upieczeniu maluję ją srebrną farbą. I przyklejam, używając kleju szybko schnącego, do klucza. Tak wygląda skończony klucz. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!